Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj pokażę Wam najlepsze, najbardziej ekskluzywne, najbardziej wypasione kondominium De Palm w północnej Patai na dzielnicy Wonga Mat 46-piętrowy budynek niesamowite kondominium z dostępem do prywatnej plaży gdzie pokażę Wam tylko króciutko tutaj mamy zamknięty teren od lewej strony od prawej strony teraz mamy porę deszczową więc może jest delikatnie wzburzone ale w porze suchej jest tutaj coś niesamowitego z przepiękną wodą tak jak mówiłem budynek jest 46 piętrowy a dokładnie są to dwa budynki za tym budynkiem jest jeszcze jeden. Także są dwie wieże z niesamowitym tutaj podwórkiem, że tak to nazwę, dostępem bezpośrednio do plaży, do morza i nie trzeba przechodzić przez żadną ulicę. Teren jest zabezpieczony, prywatny i nie ma tutaj dostępu nikt z zewnątrz. Tak wygląda lobby, czyli miejsce, gdzie wchodzimy do swojego mieszkania, i to jest akurat w tym drugim budynku nie w tym, który przed chwileczką widzieliśmy przy samej plaży, tylko obok. I tak ekskluzywnie wygląda właśnie do lobby, czyli jak chcemy wejść do domu czy wyjść z mieszkania, to właśnie codziennie przechodzimy przez to lobby, a teraz już jesteśmy w jednym z mieszkań i to jest właśnie ta druga wieża i każde mieszkanie z balkonu ma widok na morze, dlatego że są tak zaprojektowane te mieszkania, tak budynek jest zaprojektowany, że z każdego miejsca jest widok na morze, a tutaj nasza okolica, dzielnica Łągamat, czyli miejsce, gdzie znajduje się budynek, a tutaj mamy takie malutkie mieszkanko, takie studio kawalerkę polską, które mieliśmy przyjemność zobaczyć. Bardzo ładne mieszkanie, czyste, zadbane i ogólnie zrobione na naprawdę wysokim poziomie. Wszystko tutaj się, że tak powiem, zgadza. Ściany są ładne, proste, nic tutaj nie odpada, żadne jakieś tynki, farby i tak dalej. Wszystko jest czyste i naprawdę w europejskim standardzie. Mieszkanko oczywiście jako studio, no to nie jest za duże, ale to łóżko, które tutaj widzimy po prawej stronie jest podnoszone do góry, więc się chowa i wtedy pokój jest jest dużo większy. Klimatyzację mieliśmy schowaną w suficie, a tutaj teraz jesteśmy w łazience. Zobaczcie też jak wygląda łazienka, czyli też mamy bardzo wysoki standard, wszystko zrobione tak ze smakiem, dobrane kolory, dobrane kafelki, wszystko naprawdę tutaj wygląda bardzo, bardzo ładnie i w takim można powiedzieć europejskim standardzie. Może to mieszkanie wygląda jak trochę taki hotelowy pokój, ale naprawdę jest tutaj miło i przytulnie i myślę, że taki styl spodoba by się każdemu łazienkę mamy naprawdę bardzo ładnie zrobioną. Wydaje mi się, w bardzo dobrym stylu, i naprawdę bardzo wszystko tutaj jest dobrze wykonane. Kuchnia również jest bardzo zadbana, meble również są zadbane. Po przybliżeniu kamery nic tutaj nie odpada, nic tutaj nie odpryskuje. Meble są w bardzo dobrym stanie, i ogólnie mieszkania w tym kondominium są zadbane. A materiały, które zostały wykorzystane, są w dobrej jakości. Tutaj jeszcze nawet zmieściła nam się pralka. Mamy też bardzo dużą szafę w przeszłości. Pokoju. Szafa sięga do samego sufitu, więc da się tutaj zmieścić naprawdę sporo rzeczy. Mieszkanie jest dobrze zaprojektowane, z pięknymi widokami, i jeszcze jest jedna ważna rzecz, zazwyczaj wieje tutaj wiatr, więc jest dosyć przewiewne, chłodne i bardzo fajnie się tam mieszka. Obecnie jesteśmy już na podwórku, że tak to nazwę, przed budynkiem. Mamy tutaj dostęp do naprawdę wielu atrakcji. Tam jak przed chwileczką widzieliśmy Clubhouse, było wejście do miejsca, gdzie jest stół bilardowy, stół pingpongowy, siłowy. I takie inne różne rzeczy, ale wejdziemy tam za chwilkę. Na razie tutaj chcę jeszcze pokazać, jak pięknie wygląda nasze powiedzmy podwórko, gdybyśmy mieli tutaj mieszkanie lub wynajmowali, gdzie możemy codziennie spędzać czas. Myślę, że takie widoki przypadną do gustu wręcz każdemu. Jeśli jeszcze byłaby to pora sucha, byłoby piękne niebo, niebieskie, słońce świeciło, to jeszcze dodatkowo podbiłoby to piękność tego miejsca. I możemy tutaj naprawdę miło spędzić swój czas, na przykład na tym balkonie, gdzie widzimy tutaj specjalne miejsca do odpoczynku. Są to składane leżaki z pięknym widokiem na morze, i jeśli jest to wieczór, to na zachodzące słońce, o ile oczywiście chmury nie przeszkadzają, tak jak dzisiaj. Taki mamy widok z tego balkoniku na basen, gdzie całe to podwórko jest naprawdę też fajnie zaplanowane. Dużo roślinności, palmy, jak sama nazwa tego kondominium wskazuje dużo roślinności, dużo zieleni, trawka, mostki nad wodą. W basenie. No, wszystko wygląda naprawdę przepięknie, i tutaj, jeszcze na samym końcu, mamy takie wysunięte jedno miejsce, taką leżankę, gdzie możemy też miło spędzać czas. Przepiękne widoki możemy podziwiać z tej leżanki, w ogóle z tego miejsca, z tego balkonu, na którym sobie możemy po prostu spędzać swój wolny czas. No zobaczcie, jak pięknie zaprojektowane jest to miejsce. Piękna zieleń, piękna trawka, leżaczki. Tutaj jakieś ładne roślinki, krzewy, kwiaty i inne gadżety. Tutaj mamy dodatkowe atrakcje w basenie. Wodę tutaj z góry. To co ważne, co też wcześniej wspominałem, czyli prywatna plaża, gdzie nikt z zewnątrz za bardzo tutaj nie przychodzi, bo nie ma za bardzo jak się dostać. Mamy sporo miejsca, gdzie możemy się opalać, odpoczywać, czytać książkę, pracować, czy robić sobie co po prostu tutaj chcemy. No, dzieci z takiego basenu to będą raczej bardzo zadowolone, jeśli mamy i chciałyby tutaj przyjechać i mieszkać. My jako dorośli to też na pewno miło sobie tutaj spędzimy czas. A tak jak mówiłem, ten tutaj pierwszy budynek od plaży jest 46-piętrowy. Oddany do użytku w 2014 roku i łącznie chyba dwa te budynki mają 544 mieszkania. I każde z tych mieszkań, widok na przepiękne widoki, zachodzące słońce, gdzie na balkonie zazwyczaj wieje wiatr. I jest naprawdę bardzo przyjemnie. Tutaj mamy dodatkowe miejsce koło basenu z jakimiś tam leżeczkami, kanapami, stolikami, więc można sobie gdzieś tam wypić kawkę, postawić laptopa na przykład, czy jakieś tam inne różne rzeczy zrobić. I tutaj mamy jeszcze jeden widok na morze i na wyspę Kolan, którą też tam w oddali widać. Teren jest bardzo zadbany, cały czas ktoś chodzi, sprząta, przycina, podlewa, i naprawdę bardzo dba o to kondominium. A teraz schodzimy troszeczkę niżej, czyli tak jakby na parter. I tutaj mamy siłownię i inne miejsca, gdzie możemy spędzać miło czas, czyli tak jak wcześniej wspominałem, stół do bilarda, stół do ping i inne rzeczy. Siłownia w tym kondominium jest naprawdę na wysokim poziomie, jest bardzo dobrze wyposażona, bardzo duża jak na siłownię w zwykłym. Budynku mieszkalnym mamy naprawdę wiele sprzętu, hantelków, tutaj jakichś maszyn i tak dalej, tak dalej. Jest na wysokim poziomie, klimatyzacja oczywiście i co wręcz zaskakujące, bardzo mało ludzi i to mi się nie podoba. Zobaczcie jaki wybór sprzętu jak na normalnej siłowni. Tutaj mamy stół ping gdzie możemy sobie przyjść, pograć, także jest to wszystko dla nas dostępne jako mieszkańców tego Kondominium, sporo obsługi, która właśnie dba o czystość, o, o to, żeby tutaj cała ta zieleń, kwiaty pięknie rosły i żeby było naprawdę tutaj ładnie. Tutaj mamy jeszcze jakieś takie dodatkowe miejsca, gdzie można sobie posiedzieć i porelaksować się we własnym mieszkaniu czy w wynajmowanym mieszkaniu. Przechodząc dalej, jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu, gdzie właśnie jest stół bilardowy, dodatkowo jakieś miejsca do siedzenia. Wszystko tutaj jest naprawdę zrobione w bardzo dobrym takim stylu, w moim stylu. Mi się to wszystko naprawdę tutaj bardzo podoba. Dużo zieleni, dużo kwiatów. Sami zresztą zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Wiatraki na suficie, klimatyzacja i wszystko jest ładne, zadbane, dobrze wykonane i właśnie dlatego to miejsce przynajmniej dla mnie, ale nie tylko dla mnie, dla wielu osób uchodzi za jedno z najlepszych miejsc do życia w Tajlandii i znajduje się w dzielnicy Wonga Mat, czyli w północnej części Patai. Tutaj mamy takie miejsce dla dzieci, także nawet takie najmniejsze mają tutaj co robić, mogą się pobawić i miło też spędzić czas, a my wyjdźmy jeszcze na zewnątrz, bo tutaj po lewej stronie mamy takie raczej właśnie miejsce bardziej dla dzieci, gdzie jest płytka woda. Piękna, czysta woda, dodatkowo oczywiście dużo roślinności, i wszystko tak pięknie wykonane, i tak wszystko ładnie tutaj wygląda, że aż ciężko odwrócić wzrok od tych przepięknych widoków. Nie miałem tym razem dostępu do mieszkań dwupokojowych, ale następnym razem, jak tylko tam będę i będę miał taką możliwość, to na pewno jeszcze Wam pokażę. Więcej powiem o wynajmie i o cenach, o kosztach i o wszystkim, co jest związane z wynajmem takiego mieszkania. Ale ceny nie są jakieś przesadne, a wybór mieszkań bardzo duży. Więc koniecznie subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. A ja teraz zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym chciałbym Was przenieść na Phuket, najbardziej popularną wyspę w Tajlandii, gdzie przyjeżdża najwięcej turystów, i myślę, że jest to też w sumie takie jedno z lepszych miejsc do odwiedzenia za pierwszym razem Tajlandii. A z filmu tego dowiecie się, gdzie możecie tutaj zjeść najlepsze śniadania, najlepsze obiady. Pokażę Wam kilka restauracji, kilka street foodów i naprawdę, Fajnych miejsc, które warto znać, kiedy będziecie na Phuket, gdzie będziecie mogli dobrze zjeść, po tajsku, w dobrych cenach i w różnych restauracjach. Oczywiście link do tego filmu znajduje się w opisie tego filmu, w pierwszym przypiętym komentarzu oraz wyświetla Wam się ikonka po prawej stronie, więc możecie od razu w nią kliknąć i przenieść się teraz na Phuket. Zapraszam!